Wrzesień w Pserach rozpoczął się tradycyjnymi dożynkami gminnymi. Święto plonów zainaugurował przemarsz korowodu spod urzędu gminy. Przy akompaniamencie orkiestry korowód dotarł na stadion LKS Iskry Psary, gdzie odprawiona została msza święta. Po nabożeństwie goście uczestniczyli w tradycyjnym obrzędzie dożynkowym. Wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń dziękował następnie za trud włożony w rolę i podsumował pracę samorządu gminnego. Rok 2018 jest pod każdym względem rekordowy w naszej gminie. Wydatki majątkowe, które w tej chwili mamy zaplanowane w tym roku, to około 30 milionów złotych. To jest ogromna kwota. Wspomnę tylko, że w mojej pierwszej kadencji wykonane wydatki majątkowe za 4 lata to było 24 miliony złotych. Te pieniądze to dziesiątki rozwiązanych problemów, kilometry utwardzonych dróg, kilometry wymienionej sieci wodociągowej, nowa infrastruktura sportowa, edukacyjna, bo przecież w tym roku oddaliśmy do użytku już nowe przedszkole w Grudkowie, a w budowie jest żłobek i przedszkole w Psarach i wiele, wiele jeszcze innych przedsięwzięć, które skutecznie realizujemy. Wśród licznie przybyłych gości na dożynkach znaleźli się m.in. posłowie, przedstawiciele województwa śląskiego oraz lokalni politycy. Na początek chciałabym podziękować za wyjątkowy obrzęd dożynkowy paniom z zespołu Dąbie. Panie powiedziały, że chleb w Polsce jest obdarzony wyjątkowym szacunkiem i że jest symbolem porozumienia. I niech tak zostanie. Szanowni Państwo, nie ukrywam i nie umawialiśmy się tutaj co do tego, że wyjątkowo zawsze w Psarach czujemy się dobrze i jesteśmy pod wrażeniem, Panie Wójcie, tego, co w Psarach się dzieje. I dzieje się to właśnie spokojnie, bez żadnego nadymania się. I to hasło, które Państwo widzicie, tu żyje się wygodnie, jest prawdziwe. Ja uważam, że pielęgnacja tych zwyczajów dożynkowych jest bardzo ważna z racji tego, że jest czas pracy, jest czas świętowania. Trzeba oddać cześć, szacunek ludziom, którzy ciężko pracują na co dzień, żebyśmy mieli no, po prostu co jeść, tak? Więc te dożynki są takim miejscem, kiedy mamy zbiory, cieszymy się z tego, co zostało zebrane. Po oficjalnej części dożynek przyszedł czas na występy lokalnych zespołów śpiewaczych i folklorystycznych, które rozpoczął występ dziecięcego zespołu folklorystycznego z Dąbia. Poszło dziewczę do lasu, do lasu, do lasu, nazbierało zapasu, zapasu, hej. Przyszedł do niej braciszek, połamał jej koszyczek, oj ty ty, za koszyczek zapłać mi. Następnie na scenie pojawiły się znane i lubiane w gminie zespoły folkowe. Staramy się zawsze przygotować taki program, który nawiązywałby do święta dożynek. I sądzę, że to może króciutki program będzie, ale będzie i w klimatach psarskich, i w klimatach dożynkowych. Występuję dzisiaj z kapelą Grudków. Przygotowaliśmy piosenki typowo dożynkowe. Będziemy też pokazywać Trojaka i Grozika, czyli takie typowe tańce tutaj dla naszego regionu. Psary to gmina, w której kultywowanie tradycji jest niezwykle istotne. Dlatego tak ważną imprezą dla wszystkich mieszkańców są organizowane rokrocznie dożynki. Wrażenia są bardzo przyjemne, bardzo dużo kramów, bardzo dużo miłych twarzy, roześmianych. No i oczywiście msza. Wszystko celebrowane jest tak, jak powinno być. No i tutaj widzimy właśnie tą ciężką pracę naszych rolników. Przecież od tego wszystko się zaczęło. Bardzo fajna impreza, super organizacja, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak zwykle dożynki przygotowane są wspaniale, jest piękna oprawa artystyczna. Jedynie możemy spodziewać się dalszych, jeszcze lepszych klimatów, które zaprezentują zespoły śpiewacze. Dożynkami jesteśmy zaangażowani, więc bierzemy czynny udział jako koło Emerytus Malinowic i wszystko nam się podoba. I również to cała oprawa i organizacja, pogoda, no wszystko, co jest możliwe, to jest dobrze. No jest to któreś dożynki z kolei. Ja tu mieszkam w tym domu za plecami, także jak nie ma pogody, a myślę, że się wytrzyma, to będę patrzył przez okno, ale lepiej, żeby była pogoda, żeby nie popsuło.
Pokazywanie, jak piękne potrafią być polskie tradycje i ich kultywowanie powinno być ważne dla każdego z nas. Myślę, że bardzo ważne jest kultywowanie tradycji dożynkowych. Bardzo fajne jest to, że spotykają się tu mieszkańcy gminy, spotykają się z władzami, występują zespoły ludowe. Możemy poczuć to, jak kiedyś faktycznie w tych strojach chodziło się do kościoła, ludzie się spotykali. Możemy razem świętować to, że zebrano plony. No, jest to ważne. Tutaj na wsi jeszcze ludzie uprawiają ogródki, uprawiają pola. I to jest fajne, że potrafimy się spotkać, cieszyć się tym, a poza tym jest wspaniała zabawa. Na psarskiej scenie w ramach dożynek gościły nie tylko folklorystyczne klimaty. Mieszkańcy gminy bawili się również podczas koncertu Coco Afro, a gwiazdą wieczoru był zespół Milano, który porwał publikę do wspólnej zabawy. Liczymy na to, że tak będzie oczywiście. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Mam tancerzy, którzy na pewno pokażą, jak to trzeba robić, więc ludzie myślę, że będą garnąć się tutaj na pewno pod scenę. Będziemy rzucać płytki, więc zawsze jest zainteresowanie. Dożynki w Psarach zakończyły się niezwykle efektownym pokazem laserowym. Martyna Daczkowska, kanał 99.